jak naprawdę zaczęłam sobie wyobrażać, jak będzie wyglądało moje przyszłe życie bez spinania, to dopiero wtedy stwierdziłam, że to jest po prostu niemożliwe. Zobaczyłam siebie przez pryzmat takiej sfrustrowanej, dojrzałej kobiety, która patrzy na swoje poprzednie życie z tęsknotą. I kiedyś sobie pomyślałam, że moje dzieci mnie zapytają: mamo, tak świetnie się wspinałaś, tak bardzo to kochałaś, dlaczego już się nie wspinasz? Jedyną odpowiedzią by było, że właśnie przez to, że ich urodziłam, zrezygnowałam i że to byłoby straszne też dla nich. Wtedy stwierdziłam, że nie mogę czegoś takiego zrobić, tylko chciałabym im pokazać, że mimo, że było tak trudno, to tak bardzo kochałam wspinanie i że jest tak fajnie mieć pasję. I że zobaczą to właśnie w moim dojrzałym życiu, patrząc na swoją matkę. Mam nadzieję, że będąc dumnym, że dalej się wspina i że dalej robi fajne rzeczy.